Tytuł kursu: Zasady dokumentowania ewidencji gospodarczych. Moduł: Funkcjonowanie kont księgowych oraz otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych. Temat: Ogólne zasady funkcjonowania kont bilansowych. Konta księgowe można podzielić na różne rodzaje w zależności od przedmiotu ewidencji, stopnia szczegółowości czy ich charakteru informacyjnego. Ze względu na stopień szczegółowości rejestrowanych operacji gospodarczych na kontach, konta księgowe dzielimy na: konta syntetyczne to konta, na których księgowane są ogólne wielkości operacji gospodarczych, np. ogólne kwoty należne od odbiorców za sprzedane wyroby gotowe. Konta analityczne to konta, na których księgowane są szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu ewidencji, np. należność od konkretnego kontrahenta za sprzedane wyroby gotowe. Konta bilansowe służą do rejestrowania zmian zachodzących w aktywach i pasywach. Nazwy tych kont będą takie jak nazwy składników aktywów i pasywów, np. konto materiały, środki trwałe, kredyty bankowe. Konta wynikowe służą do rejestrowania ponoszonych kosztów działalności lub osiąganych efektów. Zasady funkcjonowania kont bilansowych wynikają z bilansu. W module pierwszym wykazano, że aktywa i pasywa w bilansie zestawia się po przeciwnych stronach. Aktywa po stronie lewej, pasywa po stronie prawej. Takie wykazywanie aktywów i pasywów znajduje swoje odbicie w funkcjonowaniu kont bilansowych. Funkcjonowanie kont bilansowych opiera się na następujących zasadach. Konta aktywów są przeciwstawieniem kont pasywów. Wszelkie zmiany w stanie aktywów i pasywów wywołane przez operacje gospodarcze można wyrazić za pomocą dwóch działań arytmetycznych: dodawania i odejmowania. Stan początkowy i wszystkie wpłaty, a więc operacje zwiększające stan tego konta, zaksięgowano po stronie winien. Natomiast wszystkie operacje zmniejszające stan tego konta zaksięgowano po stronie ma. Identycznie funkcjonują pozostałe konta aktywów. Konta pasywów funkcjonują inaczej. Stan początkowy i wszystkie operacje zwiększające stan tych kont księgujemy po stronie ma, CT. Natomiast wszystkie operacje zmniejszające stan tych kont księgujemy po stronie winien, DT. Specjalną grupę kont bilansowych stanowią konta aktywno-pasywne. Są to konta, które w zależności od dokonywanych na nich zapisów mogą stawać się kontami aktywów, kontami pasywów lub równocześnie kontami aktywów i pasywów. Dokładne zasady funkcjonowania kont aktywno-pasywnych zostaną omówione w module 8. Natomiast konta wynikowe i zasady ich funkcjonowania w module 5. Dziękuję za uwagę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.